Pochodzę z Suwalszczyzny, oczywiście 30 kilometrów od Suwałk. Pochodzę z rodziny wiejskiej, tatuś i mama to gospodarze. Zwróciłem się do seminarium w Łomży, tamtejszej diecezji, ale tam był limit przyjęcia, to znaczy przyjmowali tyle, ile jest możliwość, ile jest zapotrzebowanie. Stąd też nie zostałem tam przyjęty. Proboszcz mój w tamtejszej parafii, ponieważ miał we Wrocławiu kanclerza swego kursowego kolegę, a mówi jak proboszcz do mnie, czy chcesz być księdzem we Wrocławiu? Czemu nie? I tu się zwróciłem, zostałem przyjęty i dlatego. A powołanie moje było dziwne. Kiedy byłem w Suwałkach, w szkole, w gimnazjum, chodziliśmy do kina. No tak jak normalnie młodzież chodzi. I tam, patrząc na te filmy, gdzie strzelali, bili się, no wiadomo, takie były nieraz tematyka filmowa. I tam we mnie się wzbudziło takie pragnienie. Ty nie zabijaj. Ty idź i głoś, żeby ludzie się miłowali, żeby ludzie się kochali, byli dobrymi. A kto to zrobi? I tu powstała myśl, zostań księdzem. I to było takie silne pragnienie i stąd zdecydowałem się pójść do seminarium, chociaż rodzice mówili, słuchaj ty kochany syneczku, nie idź, bo cię wyrzucą. Czy coś się, noga się powinie i później będzie wstyd dla rodziny. Wbrew temu zdecydowałem się oczywiście, bo to było pragnienie silniejsze, aniżeli te sprawy zewnętrzne, rodzinne. To takie było moje powołanie. No a ponieważ we Wrocławiu zostałem kapłanem, we Wrocławiu się pracuję. Pracowałem jako wikariusz bardzo krótko, bo tylko niecałe 5 lat. Pierwsza placówka moja była to Namysłów, druga Kożuchów i trzecia, bardzo króciutka, 3-miesięczna, Bielawa Górna. A później zostałem proboszczem. Pierwszym proboszczem moje to jest Wielo, wieś koło Legnicy, między Lubiniem, Ścinawą, Prochowicami. Tam pracowałem 22 lata w wiejskiej parafii. Parafia była trudna. 1400 mniej więcej wiernych, a 4 kościoły. Ksiądz Alfons Jurkiewicz z Wielowsi obchodzi srebrny jubileusz kapłaństwa oraz urodziny. A życzenia wszystkiego co najmilsze i najcenniejsze składa z tej okazji rodzina z Sejla. Rozpoczynamy uroczystości srebrnych godów kapłańskich księdza kanonika Jurkiewicza z Wielowsi.
popatrzcie na dostojnego jubilata. Dzisiaj przeżywa swój dzień. Srebrne gody kapłańskie. Ale chyba twoje myśli, księże Alfonsie, przenoszą się w tej chwili do rodzinnej wioski na Suwalszczyźnie, gdzieś przyszedł na świat 11 listopada 1934 roku. Na pewno wspominasz zmarłego ojca. Na pewno wspominasz w tej chwili matkę, staruszkę, która nie mogła dzisiaj przyjechać na ten jubileusz. I na pewno wspominasz, jak mamusia brała twoją rękę i kreśliła znak Krzyża Świętego, a ojciec cię prowadził do świątyni. Wspominasz w tej chwili pobyt w szkole podstawowej, a potem była szkoła średnia w Suwałkach, pamiętasz, w 1953 roku zdajesz egzamin dojrzałości celująco. I była pierwsza twoja decyzja. Bez egzaminów, jako prymus, zostałeś przyjęty na Akademię Medyczną do Białegostoku. Miałeś być lekarzem, ale człowiek może chcieć. Człowiek może dużo planować, ale Bóg miał inne plany. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Wszechmogący wieczny Boże, który sprawiłeś, że ja grzeszny staję przy Twoich ołtarzach i wielbię posługę Twojego świętego imienia, udziel mi przez tę sakramentalną ofiarę przebaczenia grzechów, abym mógł godnie służyć Twojemu majestatowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Teraz przyjmiemy błogosławieństwo. Ojciec Święty powiedział, kiedy ostatnio spotkałem się w Rzymie, że kiedy wrócisz do swojej parafii, to powiedz, że moje serce, moje dusza i moja modlitwa jest w Wami. To Wam najmilsi, drodzy parafianie, przekazuję i udzielę błogosławieństwa. Ksiądz kardynał Kulbinowicz mianował mnie jako duszpasterzem Litwinów, bo się okazało, że we Wrocławiu i w okolicach z dalekiej Litwy są mieszkańcy. Są ludzie, którzy uciekinierzy, którzy w czasie ostatniej wojny zmuszeni byli, ażeby uchodzić, a kilkunastu rodzin powróciło z Syberii, z Syłki i tu zamieszkali. I oni zwrócili się do kardynała, czy nie dałoby się odprawiać nabożeństwa. Kardynał odpowiedział: jak znajdziecie księdza, który umie albo pragnie się nauczyć po litewsku, proszę bardzo, nie mam nic do zarzucenia. A ponieważ ja z tamtych stron pochodzę, od niedaleko granicy litewskiej, tam ludzie rozmawiali i po polsku, i po litewsku, przynajmniej w tej sejneńskiej, suwalskiej ziemi. Stąd troszeczkę umiałem po litewsku. Oczywiście nie miałem żadnej szkoły, no ale rozumiałem coś, nie coś. W tej chwili
Jedna jest taki się czał zmieniał się dieną, to da jest o jak ja się jał, nie jest. Šo je iškilmingoje dienoje ir valandoje. Todėl visų pirma norėčiau kreipti už paruošimą visokių dokumentų. Kardinal mienovalo mane už pastežam Litvinov raz v miesiącu v koščelė ojcov dominikanov odpravialam še šventu. Po litewsku z początku, tak pół na pół. Po litewsku niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, brzmi garbie i Jezuj Chrystuj. Wszyscy siedzieli w ławkach. Oto taka była wielka sala jak nasza świetlica, coś podobnego. Oczywiście ładniejsza, bo tak ładnie to wymalowane w Pałacu Prezydenckim. Ale wszyscy siedzieli. Żołnierze na baczno stali, kiedy prezydentka przyszła. Była orkiestra. Z boku też siedziała od razu hymn. Wszyscy na baczność i odśpiewali hymn litewski. Prezydentka przemówiła bardzo krótko, dosłownie. Dlatego, że wtedy Duda, nasz prezydent, przyjechał. My wychodziliśmy, prezydent wjeżdżał w tym samym dniu. No i już i później ten żołnierz jeden wyczytywał nazwiskami. Pan taki i taki, za to otrzymał order. A u mnie napisali tak. Alfons Jurkiewicz. Nie ma na początku ksiądz. Po litewsku, nie wiem dlaczego, nie znam się. Długoletni ksiądz archidiecezji wrocławskiej. Polska. Został odznaczony orderem Rytterokrzyżomy, czyli krzyżem rycerskim. Z rąk prezydenta Republiki Litewskiej Dali Grabowskajkie za długoletnią aktywną pracę i posługę duszpasterską dla rodaków społeczności litewskiej we Wrocławiu i w Polsce oraz zagłoszenie dobrego imienia Litwy na świecie. I pewnie było. I dlatego kardynał po tych 20 latach mojego duszpasterstwa w Jelowsi powiedział, ty masz 70 przeszło kilometrów jeździć do Wrocławia, przejść bliżej Wrocławia. Mianował mnie proboszczem w Smolcu, gdzie po dzień dzisiejszy jestem jako rezydent, jako emeryt i odpoczywam. Do Smolca przybyłem w 1986 roku, czyli znowu 30 lat temu, w 1986 roku tu przybyłem, tak. Pierwsze księdza wspomnienie ze Smolca, czy znał w ogóle księdza ze Smolca? Wspomnienie ze Smolca. Smolca nie znałem absolutnie. No bo to też przedtem była taka wieś, że tak się wyrażę. Oczywiście większa niż Wielowieś, ale była taka, no, trudna wieś. Bo tu byli ludzie, powiedziałbym, z całej Polski, z różnych terenów, i z Litwy, i z Ukrainy, i z Białorusi, i z Syberii. A większość jednak z terenów lwowskich, z naszych tych ziem wschodnich, ale również jest Olsztyna i z całej Polski, że tak się wyrażę. Przyjechałem nie sam, ale przyjechał ze mną jakiś tam ciężarowy samochód, śmeble przywieźli ci parafianie z Wielowsi, a ja własnym samochodem.
oczywiście. Powitał mnie bardzo serdecznie ksiądz były proboszcz Łukasz Makolondra, który pochodził ze wschodnich terenów od Lwowa. Starszy kaplan, spracowany, i bardzo się cieszył, że wreszcie młody obejmie duszpasterstwo, także a współpraca, to powiedziałbym, się układała bardzo, bardzo pozytywnie. Nie mieszał się, nie przeszkadzał, nie krytykował, wręcz przeciwnie, pomagał. Był zadowolony, szczęśliwy. Ale ponieważ to był kaplan spracowany po przejściach, prześladowaniach, dużo wycierpiał, uciekał, krył się tam na wschodzie, no takie były czasy wojenne. Także, no i nie bardzo z wielkiego, dobrego zdrowia był. Także kościół był taki opuszczony. Opuszczony, zaniedbany, że tak się wyraża, zewnętrznie. To znaczy, na przykład w całym kościele była jedna żarówka. No tak był przyzwyczajony. Niewielka wioska, bo tysiąc, niecałe tysiąc mieszkańców było, a więc opuszczony, nie było, tak jeśli chodzi o malowidła jakieś, czy zewnętrznie, no był trochę zaniedbany. Tak samo i plebania. Nie było centralnego, nie było pieców, nie było dużo, dużo rzeczy. Także wszystko trzeba było wziąć się, zakasać ręce i do roboty na mojej głowie. Już po 2 latach. Zaczął ksiądz remont? Nie, zacząłem remont już w tym samym roku przybycia. Mianowicie pierwszą rzecz, którą zrobiłem, to elektryczna wymiana w kościele całej instalacji elektrycznej. Dlaczego? Dlatego, że na Boże Narodzenie pierwsze postawiłem 2 czy 3 czy 4 choinki, nie pamiętam już nawet, z oświetleniem i się zapaliły przewody elektryczne na chórze. Tam dalej znać miejsca z miejsca, wszystko musiałem wyłączyć. Pożaru nie było oczywiście, ale trzeba było natychmiast wziąć się do pracy. Oczywiście przedtem i ta instalacja elektryczna była jeszcze po niemiecku, w tych takich rurkach, wisząca. Także to były, no... Pracy było dość dużo, no i tak powolutku, po kolei. Witraże, to witraże późniejsze. Pierwsza rzecz to był ołtarz, ponieważ to był kościół poewangelicki. Nie było ołtarza w znaczeniu takim historycznym.
tego na zewnątrz. Stał tylko stół i wisiał obraz Matki Bożej Częstochowskiej na ścianie. Koniec. Albo... To jest ten sam obraz cały czas? Nie, ten sam. On jest w tej chwili, jeśli się nie mylę, w zakrystii wisi, bo on jest mniejszy. Kiedy ten obraz, ołtarz zbudowałem, został zrobiony, okazało się, że trzeba obraz większy. Oczywiście Matka Boża Częstochowska była i pozostała, ale została on od nowa namalowana. Także to nic się nie zmieniło, tylko ołtarz nowy powstał. No wtedy już Kościół przybrał takiego wyglądu, takiej modlitewnej postawy. Także ludzie byli cudownie zadowoleni. No i później dalsze roboty przyszły, a więc witraże wszystkie. Oprócz dwóch witraży, bo dwa witraże są po niemieckie. To jest tego Syna Marnotrawnego przy ołtarzu i z tyłu Siewca. Natomiast cztery ewangeliści i te duże trzy witraże, Jan Paweł II, jeszcze przedtem nie był święty, ale był już słynny, stąd jakaś myśl powstała, żeby ten witraż zrobić. I drugie dwa witraże to są Święty Jan Chrzciciel i Matka Boża i Święta Jadwiga, patronowie archidiecezji wrocławskiej. Dlatego taka była koncepcja moja. Nie było religii w szkole, była religia tu właśnie, gdzie siedzimy obok w naszym tu pokoju. Tu była taka salka religijna i młodzież, dzieci przychodziły na naukę religii. I to było wspaniale. I co bym mogę powiedzieć, że była głębsza łączność, może inne czasy, z młodzieżą, z dziećmi szkolnymi, niż dzisiaj. Warunki, to była wieś. Głęboko religijna, że tak się wyrażę. Oczywiście. Jakieś tam odchylenia tu, gdzie zawsze bywają. A teraz, no to wiadomo, to jest niebo, ziemia. To się rozrosło, różni ludzie, więcej weekendów przedtem nie było. A więc co, ludzie szli do kościoła, bo między innymi to była i rozrywka, i jakieś ciekawości, i jakieś takie przeżycia, opowiadania. Ludzie się spotykali, jeden z drugim wymieniali między sobą zdania. Później po mszy świętej lubiałem, jak wychodzili z kościoła ze mszy świętej, to grupka kobiet, grupka mężczyzn, grupka młodzieży, chłopaków, panienek, dzieci. Nieraz wychodziłem, włączałem się do takiej rozmowy. Ta jedność była wspaniała, cudowna, powiedziałbym nawet. I to cenili ludzie, że ksiądz nie jest gdzieś tam wysoko, daleko, ale jest z nami. Coś można zapytać się. Coś można uśmiechnąć się, pożartować i tak dalej. Ja to łączyło z Kościołem. O Panno wierna, Ave Maria, o łaski pełna, Ave Maria, blasku dobroci, Ave Maria. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Kochane Matki, Maria kieruje słowa. Co Boży Pan Słowój darze czyń się. Wielce szanowny i czcigodny księże Pałacie, 50-lecie przyjęcia święceń kapłańskich to ważny dzień w Twoim życiu. Myślę, że jest to dobry moment, aby w takim dniu pogratulować, ale również podziękować. Podziękować za lata współpracy, nie tylko pracy tutaj jako też pasterza parafii Smolec, ale również jako dziekana, który przewodniczył dekanacie Kąty Wrocławskiej. Teraz chłopcy, my idziemy do samochodu, jedziemy samochodem. Ale nie spłoszy się? Nie, proszę się. No, prelatem to nie jest tak łatwo zostać, że tak się wyrażę. Bo po pierwsze, prawdopodobnie, chociaż ja tego dokładnie nie wiem, jest limit na diecezję. To nie można każdego księdza mianować. No i musi być, no, to już decyduje ksiądz ordynariusz danej diecezji, kogo mianować, bo no musi opinię zebrać i od księży, i od siebie. No i napisać, bo odpowiono reklamę odpowiednią, dowód do Stolicy Świętej, do Ojca Świętego, że ten a ten zasługuje na podniesienie, aby otrzymać godność prelata. Bo prelat to jest osobisty kapelan Ojca Świętego. Ja osobiście sam wszystkie, a 6 razy rozmawiałem osobiście z papieżem Janem Pawłem II. Z różnych okazji. Zapraszamy. Jeszcze jedna. Już nie. Żyje nam 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Niech miasta pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, a to z nami. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostają za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej ksiądz Jurkiewicz Alfons, za zasługi w działalności społecznej na rzecz kombatantów pani Pop Irena, za zasługi w działalności społecznej, charytatywnej i duszpasterskiej ksiądz Radecki Aleksander, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju transplantologii
pani sędziwińska Mariola, pani Szymczak Barbara. Kieruję myśl, kieruję serce ku Bogu najlepszemu. Jestem dzięki Niemu kapłanem. On spojrzał. On wyciągnął swoje dłonie. On powiedział w sercu i w duszy mojej: pójdź, nie lęknij się, pójdź sam.